No. Ale fajnie. Tu tak na cały dzień przyjść, to super sprawa. Ale fajnie chłodno, tam jest brodzik. Ciekawe, czy woda jest ciepła. Zwiedzimy sobie najpierw wszystko, zobaczymy. Ale zobaczymy, który jest najlepszy basen. Dobra. Bo tu jest basen, tu nie ma basenu, tu jest zamknięty basen. Tu jest, są jakieś huśtawki, coś. Tam jest zjeżdżalnia. No. Zobacz, tu można się porozkładać ręcznikami. Super. To chyba idziemy. Jeszcze tam zobaczymy. Ale jeszcze tam zobaczymy. Ciekawe, czy woda ciepła. Odmuchańce są, zobacz. Co? Jednak. Tu to później przyjdziemy, bo to jest osobno płatne. Ja się zapłacę, tylko że ten. Najpierw zobaczymy tamten brodzik. Już zapłaciłyśmy za niego, sobie popływamy. I przyjdziemy tu, bo chcę zobaczyć, co to jest w ogóle. Fajne, tu jest jakiś bar, można sobie coś zjeść. Zobacz, można paletkami pograć, jak sobie weźmiesz z domu. Piłką. Fajne, ja zapytam, ile to kosztuje. Takie wejście do, zobacz. Super. I bary są, pierwszy raz jesteśmy tu. Fajno, fajno. Truskaweczki. Kupiłam 4 kilo. Jak zwykle bałagam wszędzie. Jak wróciłam z zakupów, jest godzina 10. Rankę uspałam szybciutko. Będę robić kompoty. Przyznam szczerze, że pierwszy raz będę robić, więc zobaczymy, co to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wyjdą, bo 15 zł za kilo kosztowały. Ale myślę, że na pewno wyjdą. Co tu może nie wyjść? Nie? I co, z przepisu jakiegoś z internetu wezmę. Jeszcze sobie szybko śniadanko zrobię. Kupiłam takie kiełbaski wegańskie, bo były w promocji 3,99. Nie wiem, zobaczymy, czy są dobre. Nie wiem, chyba się je smaży. Nawet nie wiem, z czego to są, z buraka może? Burak narysowany, jakaś fasola. Więc zobaczymy, czy dobre. Kiełbaski sojowe. O, dopiero przeczytałam. No, to może coś tam nagram, zobaczymy, jak będziemy robić. Albo i nie, zobaczę, bo chcę jak najszybciej. Oczyścimy, umyjemy, szypułki zdejmiemy. I może wieczorem zobaczę, zrobię, czy będę miała czas teraz. Hello, hello. Jest kolejny dzień. Jest godzina w sumie już późno, bo 16, ale normalnie nie miałam czasu wcześniej nagrywać. Wstałyśmy, o jak ja, jak zwykle brudna po kawie. Wstałyśmy bardzo wcześnie. Znaczy bardzo, tak jak zwykle. No i mam syf wszędzie, wszędzie, bo stwierdziłam, że będę robić te truskawki. No i robię. Mam nadzieję, że wyjdą. Pierwszy raz je robię. Zobaczymy. I co? I wczoraj na tym basenie było naprawdę spoko. Nie nagrywałam już z tego względu, że no, ręka się źle zachowała. Niestety miała swoje fążki, nie słuchała się mamusi, czyli mnie. I pojechałyśmy wcześniej do domu. Po prostu no, u mnie nie ma czegoś takiego, że no, jeżeli się źle zachowa,
To nie ma przyjemności i niestety wróciłyśmy. Ja chciałam dłużej zostać tak naprawdę. No ale o, woda mi się nałożyła. Bo chciałam jeszcze pooglądać, bo tak naprawdę tam były jeszcze boisko do grania w siatkówkę, do grania w koszykówkę i w piłkę nożną bodajże i jeszcze ileś stref basenowych, takich zewnętrznych. No ale niestety tego wszystkiego nie obejrzeliśmy, bo się pokłóciłyśmy i zajechałyśmy do domu. No właśnie. I co? Mam tutaj taki, o, rozgariasz. Byłam rano, kurczę, już wszędzie. W Lidlu, w Biedronce, na rynku. No, jestem po prostu zmachana. Syf, niemiłosierny, muszę to wszystko. Ale dopiero jak skończę to wszystko, przygotowywać te kompoty truskawkowe, to dopiero ogarnę tutaj. Na pewno teraz Alankę uspałam, więc na pewno jak będę już kładła go na noc, to dopiero będę sprzątać, bo z nim nie da rady. No, Lenka co tyle u siebie posprząta w pokoju, ja może i coś tam pomogę, może i nie. Zobaczymy, ale jutro jadę do Rzeszowa, do większego miasta, bo mam parę spraw do załatwienia. No i co, i na razie tyle. I w sumie myślę, że nie będę już nic nagrywać, bo parę słoików zrobię tego kompotu. No i w sumie tyle. Nie będę nic więcej robić. I tak to. Czyli do zobaczyska do następnego vlogu. Kciuki do góry. Łapki w górę. I subskrybujcie. Pa! Proszę, mój burdello. Tutaj tak ktoś mi dał przepis. Powiedział, że wystarczy pół, czy tam większe, pół truskawek zapełnić, truskawkami zapełnić słoik. To tak zrobiłam. Dałam dwa plastra albo jeden plaster cytryny. I tu jeszcze przeszkodziłam ostatni. I powiem Wam, że z 4 kilo truskawek wyjdzie, już liczę raz, dwa, trzy, 8, 9, 11, 10 dużych słoików takich i jeden mniejszy taki, zaraz poglądowo Wam pokażę, o taki słoiczek, o wiele mniejszy, pół tego. Czyli 10 dużych, no ale wiecie, zawsze swoje to swoje, myślę, że będzie dobre, zobaczymy. Jeszcze muszę właśnie cukier zrobić, bo mi tego sosu z soku, sosu, wody z cukrem zabrakło, o tak powiem. Dobra, to do roboty. A jeszcze miałam cukinię, bo wcześniej kupiłam dość duży zapas i zrobiłam leczo, bardzo dobre. I tutaj sobie też zawykowałam. O, tutaj musiałam zmienić zakrątkę, bo była zła i mi nie zawykowało, ale mam nadzieję, że już będzie ok. Tutaj mamy jeszcze cukinię, czeka, a jeszcze sąsiad, chodźcie do burderu dalej, przyniósł taką wielką cukinię, normalnie jak ten cały blat, czyli jak kuchenka gazowa, myślę, 60 cm na bank ma. No i coś z tego też będę robić, tylko muszę dokupić jeszcze, to będę robić leczo i też zawykuję pieczarki i co jeszcze? Pieczarki i paprykę. O, i będę robić tak. A co? No. Nie ma Piotrusia, no nie ma. Teraz popatrzcie na mojego asystenta, bo muszę wziąć pałkę. O, asystent. Dobra. Asystent! Wzięłam pałkę. No. Robimy czary mary, hokus pokus i to będzie mój fokus. To jest... Piotruś? Nie widzę trochę. Piotruś. No, jest Piotruś. I reszta karty są normalne. Super, brawo! Dziękujemy za występ, pani magiczki. O, robimy babeczki. Już się pieką. Magdaryto. Kończy się.
Lenki jest ta największa. Która? Z największą ilością czekolady oczywiście. A dlaczego porówno nie dajesz czekolady, tylko tam najwięcej? No wiesz, zabrakło czekolady. Nie, bo ty chciałaś zjeść najwięcej czekolady, przyznaj się. Nie. No, ty to umiesz sobie radzić, ja wiem. Jeszcze 2 minutki i będą gotowe. Tak?